jest 7:31 na 9:50 do szkoły. Jestem tam 3 godziny. I stwierdziłam, że skoro to są takie godziny, na których i tak nic nie robię, no to przygotowałam sobie materiał z renesansu, który sobie zrealizuję. A przed wyjściem do szkoły jeszcze chwilę się pouczę do historii, bo jutro będę odpowiadać. Jak powiedziałam, tak też zrobiłam. Pouczyłam się. Dostałam piąteczkę, elegancko. Naprawdę jestem mega zadowolona, bo ja dawno nie dostałam piątki z historii, więc super. Byłam w Rossmanie i kupiłam żel do brwi, bo jest akurat na promocji i jest najlepszy na świecie, bardzo go polecam. I kupiłam jakieś korektory, bo też były na promocji, ale i tak jestem sercem za moim. W szkole zrobiłam renesans i wydrukowałam sobie tą epokę, żeby nie nosić po prostu tego vademecum. To jest ostatni raz, kiedy drukuję epokę spokojnie, bo wiem, że to jest marnowanie papieru, mimo że to już mam. Ale po prostu to była akurat mega krótka epoka i stwierdziłam, że dlaczego by nie, jak mi to ma ułatwić też w zaznaczaniu. Będę drukować na pewno te wszystkie takie notatki, bo one są bardzo fajne na powtórki. I przeczytałam jeszcze dwa pytania jawne po tych zmianach. Social media wpływają na nas bardzo. W życiu codziennym tak naprawdę uzależniamy nasze emocje od tego, co widzimy w internecie, nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi. Szczególnie aplikacją, która na nas bardzo, bardzo wpływa, jest TikTok. TikTok jest jedną z najgorszych aplikacji tak naprawdę pod tym względem. No fajnie. Jest to forma rozrywki, ale też ma to swoje negatywne strony. Dlatego widząc mój czas przed ekranem i jak bardzo to na mnie wpływa, odinstalowałam po prostu TikToka przed świętami i od tamtego momentu naprawdę jest dobrze. Jakby bardziej stałam się taka spokojniejsza po prostu. Ja też nagrywałam, więc wiecie, jak coś nie wyszło, to też na mnie to bardzo wpływało. To nie jest dobre. To naprawdę nie jest dobre. Więc każdy z was może tego spróbować, wziąć po prostu telefon i odinstalować aplikację. Ja rozumiem, że się wysyła TikToki ze znajomymi, ja to rozumiem totalnie. Czy wiecie, to jest takie, że co jest dla was w tym momencie ważne? Czy wysyłanie sobie TikToków, czy cokolwiek innego, co wpływa na waszą przyszłość, na przykład matura. Ja na przykład jestem przed maturą i wiem, że algorytm będzie mi podsuwał i już podsuwał rzeczy związane z maturą. Owszem, są filmiki edukujące, ale czasem nie macie wpływu na to, co algorytm wam wyświetli. I może wam wyświetlić coś, czego akurat nie chcecie widzieć. To jest bardzo ryzykowne, że jesteś osobami, na których wpływa emocjonalnie to, co zobaczycie bądź usłyszycie. Jeżeli wiecie, że jesteście takimi osobami, to odetnijcie się po prostu od tego. Naprawdę może pomóc. Mamy wtorek, następny dzień. Jest godzina 13:30, ja wróciłam ze szkoły, wyszłam z psem. Aktualnie jestem w momencie takim, że chciałabym zjeść, przebrać się i posprzątać w pokoju, bo nie jestem w stanie się skupić z tym syfem, który aktualnie posiadam. Jakby tornado jakieś przeszło. Więc zrobię to, ogarnę się i powiem wam, jaki mam plan. Jest 14:30, zrobiłam to, co miałam zrobić, zabieram się za naukę. Wczoraj znalazłam taką fajną kolorowankę z chemii. Tutaj mamy związki, jakieś jony, jakieś pierwiastki, więc myślę, że bardzo fajny sposób, żeby się nauczyć kolorów. To jest z Matura 100%. Ze strony w sumie ich matura100%.pl. Oko, myślę, że na pewno mi się to przyda i myślę, że jest to warte polecenia. Mam do dokończenia jeszcze artykuł z rozszerzonego angielskiego, ponieważ jest on na jutro, więc muszę go na pewno zrobić. Chciałam jeszcze przeczytać sobie tutaj takie plansze z chemii, czyli teorie. Tych stron ogólnie jest 50, więc na pewno wszystkich nie przeczytam. Mam tutaj jeszcze do dokończenia dwie matury, też z chemii. Chciałabym chociaż jedną dzisiaj dokończyć. Jeżeli się nie popłaczę, to będzie cudownie. Czytanie książek. Jeżeli jesteście przed jakimś wydarzeniem stresowym. Akurat tutaj nie mam na myśli matury, bo niektórym może to po prostu namieszać w głowie przeczytanie jakiejś innej książki niż takiej stricte pod maturę. Ale polecam ten sposób, na przykład jak jesteście przed jakimś innym wydarzeniem, nie wiem, zdajecie na prawo jazdy na przykład. To sobie poczytać i uwaga, jak to działa. Po prostu bierzecie sobie jakąś książkę i po prostu to sobie czytacie. Siedzicie w domu i macie możliwość
weźcie książkę i zacznijcie sobie czytać coś, co lubicie, coś, co sprawi, że naprawdę poczujecie się dobrze. To jest taki sposób, który możecie spróbować wykorzystać. Jest już dosyć późno, ale robię update. Napisałam artykuł, przeczytałam do kinetyki te trzy pierwsze działy i zrobiłam arkusz akurat z molekula, więc myślę, że całkiem spoko. Ogólnie to są takie spodnie, takie pseudonarciarskie, ale one są takie cieńsze. I przez to, że po prostu mi się podobałam, to stwierdziłam, że je założę do szkoły. Wiem, jest to dziwne, no ale cóż. Jest w pół do drugiej, za godzinę idę na dodatkowy angielski, więc chciałam jeszcze powtórzyć sobie coś z biologii i zaraz pokażę, co będę robiła. Mam w planach, żeby teraz szybko powtórzyć sobie tkanki. Nie wiem, czy wszystkie zdążę przed wyjściem, ale chciałam sobie zrobić takie karteczki i tam sobie wypisać jakieś hasła, których jeszcze nie umiem, albo mam jakieś trudności i ewentualnie by one mi też pomogły przy większych powtórkach materiału przed samą maturą. Pamiętajcie, żeby oddychać. Jeżeli czujecie, że to już ten poziom stresu, kiedy serce wam przyspiesza, czujecie się słabo, gdy jest wam niedobrze, cokolwiek, jakikolwiek objawy stresu, takiego silnego, pamiętajcie, żeby od razu zacząć oddychać. Głęboki wdech, głęboki wydech. Wydech zawsze dłuższy niż wdech. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. I maksymalnie trzy takie wdechy i wydechy. Ewentualnie jak potrzebujecie więcej, zróbcie przerwę. Zróbcie znowu. Dajcie, zrobicie więcej, to wam się może zrobić słabo. Dobra, udało mi się zrobić tylko cztery strony, bo już muszę lecieć na angielski, więc jak wrócę, to będę kontynuować. Już jakiś czas temu wróciłam do domu, ale cały czas ładuję telefon i zaraz mam zajęcia dodatkowe z biologii. Łączę się właśnie poprzez telefon, tylko muszę go naładować. No i dam znać, co dzisiaj robiłam na zajęciach. Jestem właśnie po zajęciach, tutaj są jakieś notatki, które zapisałam i dzisiaj przerobiłam kręgowce, płazy, gady, ptaki, ogólnie wszystkie kręgowce, które są. Kolejnym bardzo fajnym sposobem, który kiedyś zobaczyłam na YouTubie, to jest stworzenie sobie playlisty, która wprowadzi was w dobry nastrój. I ja chciałabym to przetestować, ponieważ miałam taką niefajną sytuację przed egzaminem ósmoklasisty. Ja egzaminem ósmoklasisty się nie stresowałam, bo w ogóle totalny chill. Przychodzę, piszę, wychodzę. Tylko że miałam taką niefajną sytuację, w której to podeszły do mnie osoby z klasy i zadały mi pytanie: stresujesz się? Czemu się nie stresujesz? Ja się stresuję. W tamtym momencie na mnie to tak wpłynęło, takie napięcie się u mnie wywołało, że zaczęłam się bez sensu stresować. Dlatego jest sposób właśnie na tą playlistę. Ja już stworzyłam taką jedną, dlatego zostawię wam w opisie, jeżeli ktoś by chciał się zainspirować. Tworzycie playlistę, na której są piosenki, których nie znacie. To jest klucz, jeżeli piszecie egzamin pisemny. Jeżeli macie jakieś inne wydarzenie, które nie wymaga od was myślenia, no to puścicie sobie jakąś swoją ulubioną muzykę i spoko. Ale rzecz w tym, że prawdopodobieństwo tego, że po przesłuchaniu jakiejś piosenki będzie w waszej głowie grała, na przykład na maturze, jest dosyć spore. Dlatego polecam zrobić playlistę, na której macie piosenki, których nie znacie. Najlepiej ze słowami w innym języku, na przykład po angielsku, ale jednocześnie, która wprowadza was w dobry nastrój po prostu. Jesteście przed egzaminem, zakładacie słuchawki, odcinacie się od świata, macie je na sobie do ostatniej chwili. Ja właśnie tak zrobię. Założę słuchawki, puszczę sobie muzykę, odetnę się od ludzi. Bo zdaję sobie sprawę, że przynajmniej trzy osoby mogą mi zadać pytanie, czy się stresuję. Więc ja nie chcę tego słyszeć. Czasem trzeba romantyzować swoją naukę, dlatego ja znalazłam swoją taką lampkę, która daje żółty kolor. Zapalę LEDy, zapalę świeczkę i będziemy działać. Prezentuje się to mniej więcej w ten sposób. Powinnam jeszcze coś mieć do picia. O, ale ładna godzinka. Ale nie wiem, czy zrobić sobie kawy, bo właśnie jest późno, więc prawdopodobnie zrobię sobie jakąś taką lekką herbatkę. I zabiorę się za polski. Tutaj
chciałam wydrukować wszystkie notatki z tych epok, bo one mi się przydadzą i przeczytać coś jeszcze z Wademeku. Bo jestem dosyć w tyle z polskiego, więc wypadałoby po prostu już coś przerobić. Ostatnią taką rzeczą, którą chciałam wam powiedzieć, jeżeli oglądają mnie teraz osoby poniżej 18 roku życia, to najlepiej, żeby po prostu skonsultowały się z osobą dorosłą, opiekunem, rodzicem, bo nie chcę mieć odpowiedzialności za to, że coś mówię, że weźcie to i będzie super i taka osoba sobie poleci do sklepu i to kupi i to weźmie. Jest to ashwagandha. To dwie tabletki tak na raz, to jest dobra dawka. To jest niby, że jedna kapsułka w trakcie posiłku. Ashwagandha pomaga faktycznie się zrelaksować i naprawdę może pomóc się ogarnąć. Ja miałam wczoraj taką sytuację i wzięłam 4 takie tabletki. 2 rano, 2 wieczorem. Miałam lekki atak paniki, więc nie fajnie.